Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych składników kuchni – czosnku niedźwiedzim. Ten niepozorny ziołowy skarb jest nie tylko wyjątkowo smaczny, ale ma także wiele cennych właściwości zdrowotnych. Ale czym tak naprawdę jest ten tajemniczy składnik? Czy to właśnie ta roślina uratowała Spartę? Czy czosnek niedźwiedzi miał jakieś znaczenie w wojnach starożytnych? Dlaczego czosnek niedźwiedzi zwie się niedźwiedzim? I czy tylko niedźwiedzie go jedzą? A może inne zwierzęta też korzystają z jego właściwości zdrowotnych? O tym wszystkim i znacznie więcej dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam! Ale zanim zacznę opowiadać o jego dobrodziejstwach, muszę Wam przybliżyć historię roślinną tego składnika. Cofnijmy się w czasie. Ta mała, niepozorna roślinka kryje w sobie wiele sekretów i legend. Historia czosnku niedźwiedziego sięga starożytności, kiedy to był on wykorzystywany w medycynie naturalnej jako środek przeciwgorączkowy, przeciwbakteryjny i przeciwrobaczy. Pierwsze wzmianki o czosnku niedźwiedzim pochodzą z czasów starożytnych Greków. Według mitologii ta roślina była uważana za świętą i przypisywano jej magiczne właściwości. Starożytni Grecy uważali, że czosnek niedźwiedzi może zapewnić im siłę i wytrzymałość, a także może pomóc w zwalczaniu chorób i infekcji. Wiele kultur uważało czosnek niedźwiedzi za roślinę magiczną i używało go w obrzędach i rytuałach. Według jednej z legend, czosnek niedźwiedzi został odkryty przez niedźwiedzie, które jedząc jego liście zyskały zdolności regeneracji sił po zimowej hibernacji. Jedną z najsłynniejszych legend związanych z czosnkiem niedźwiedzim jest opowieść o Spartakusie i jego armii. Według niektórych źródeł to właśnie dzięki czosnkowi niedźwiedziemu Spartakus i jego ludzie mieli wystarczającą siłę i wytrzymałość, by pokonać Rzymian w bitwie. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na to, że to właśnie czosnek niedźwiedzi odegrał kluczową rolę w zwycięstwie Spartakusa. Niemniej jednak niezaprzeczalne są właściwości zdrowotne tej rośliny, które wykorzystywano przez wiele wieków. Dziś czosnek niedźwiedzi jest ceniony nie tylko za swoje właściwości lecznicze, ale także za walor smakowy i wyjątkowy aromat, który dodaje potrawom charakteru. Skoro przybliżyłam już trochę historii, to odpowiedzmy na pytanie. Czym jest ta tajemnicza roślina? Czosnek niedźwiedzi, zwany także bylicą alpejską, to niewielka roślina z roślin cebulowatych, która występuje w lasach, na łąkach i w górskich dolinach. Ta roślina zdecydowanie wyróżnia się od swojego pospolitego kuzyna, czosnku ozdobnego czy konwali majowej. Jak to możliwe? No przede wszystkim czosnek niedźwiedzi nie posiada charakterystycznych ząbków, które znane są z czosnku pospolitego. Co za to ma do zaoferowania? Długie, około 30-centymetrowe lancetowate liście, które można jeść. To właśnie one zawierają wszystkie właściwości lecznicze czosnku niedźwiedziego. Ale to nie wszystko. Na półmetrowych łodygach rozwijają się piękne białe kwiatostany w kształcie kuli, które również wydzielają intensywny czosnkowy zapach. Niestety, nie można ich zjeść, ponieważ zawierają szkodliwe dla człowieka substancje. A zatem gdzie i kiedy można spotkać tę wyjątkową roślinę? W naszym klimacie pędy czosnku niedźwiedziego pojawiają się na przełomie marca i kwietnia. Można je znaleźć na przykład w Puszczy Kampinoskiej, Białowiejskiej, w Bieszczadach oraz w okolicach Sandomierza. To nie lada gratka dla miłośników przyrody i zdrowego odżywiania. A dlaczego ta roślina jest taka niezwykła? Przede wszystkim czosnek niedźwiedzi zawiera wiele cennych substancji, takich jak magnez, miedź, fosfor, potas i selen oraz pierwiastki i witaminy, takie jak witamina C, witamina A, B1 i B6. A jeśli jeszcze nie widzieli Państwo filmu o witaminie B6, to odsyłam do filmiku, który pojawi się tutaj, albo raczej tutaj. A wracając do tematu. To, co czyni czosnek niedźwiedzi tak wyjątkowym, to jego bogactwo siarki, a dokładniej związku zwartego w postaci siarczanu alilu. To właśnie dzięki temu związkowi czosnek niedźwiedzi działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Jakie są zalety spożywania czosnku niedźwiedziego? W czosnku niedźwiedzim znajdują się substancje o silnym działaniu przeciwzapalnym oraz antybakteryjnym, które pomagają zwalczać choroby dróg oddechowych. Dzięki temu, że działa rozkurczowo na mięśnie oskrzeli i łagodzi kaszel, czosnek niedźwiedzi stanowi naturalną alternatywę dla farmakologicznych leków na astmę i zapalenie oskrzeli.
Dodatkowo, czosnek ten jest bogaty w fitoncydy, czyli naturalne związki chemiczne, które niszczą drobnoustroje i wirusy. Dzięki temu nasz układ odpornościowy jest w stanie skuteczniej bronić się przed chorobami, takim jak przeziębienie, grypa czy infekcje bakteryjne. Kolejna zaleta czosnku jest poprawa krążenia krwi. Czosnek niedźwiedzi wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejsza ryzyko chorób serca. Warto dodać, że roślina ta wspomaga nasz układ trawienny, gdyż zawiera enzymy trawienne, które pomagają w trawieniu pokarmów i łagodzą problemy, takie jak wzdęcia czy bóle brzucha. Nie można zapomnieć również o jego cudownych właściwościach antygrzybiczych i antynowotworowych. Niektóre badania sugerują, że czosnek niedźwiedzi może mieć działanie antynowotworowe i pomaga w zwalczaniu niektórych rodzajów nowotworów. Wspomnę też o działaniu oczyszczającym czosnku niedźwiedziego, który pomaga usunąć z organizmu toksyny i zanieczyszczenia, co ma pozytywny wpływ na nasze płuca oraz ogólny stan zdrowia. Przede wszystkim roślina ta zawiera flawonoidy, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia i chorób wątroby. A teraz zapraszam na zdrowe fakty. Co takiego sprawia, że ta roślina nazywana jest czosnkiem niedźwiedzim? Otóż nazwa ta wywodzi się od pewnej ciekawej obserwacji, która wydaje się być dość trafna, ponieważ niedźwiedzie rzeczywiście chętnie jedzą pędy tej rośliny w okresie wiosennym, kiedy to szukają pożywienia po zimowym przesycie. A może to właśnie dzięki czosnkowym pędówkom niedźwiedzie zyskują siłę i energię, by przeżyć kolejne lata? Tego do końca nie wiadomo, ale nazwa czosnek niedźwiedzi z pewnością ma swój sens. Ale czy tylko niedźwiedzie korzystają z jego właściwości zdrowotnych? Otóż nie. W naturze czosnek niedźwiedzi jest jedzony również przez jelenie, dziki, zające, a nawet i owce. Zwierzęta te zjadają liście, łodygi i cebulę czosnku niedźwiedziego, który rośnie dziko w lasach i na łąkach. Powracając jednak do tematu odcinka, jak spożywać czosnek niedźwiedzi? Jeśli chcemy skorzystać z właściwości leczniczych czosnku niedźwiedziego, to musimy wiedzieć, jak go odpowiednio dawkować i spożywać. Istnieje kilka sposobów na to, jak wykorzystać tę roślinę. Sprawdza się jako dodatek do wielu dań kuchni. Można na przykład spożywać liście i łodygi czosnku niedźwiedziego na surowo, dodając je do sałatek lub kanapek. Można go dodać do zup, sosów, twarogów i mięs, by podkreślić ich smak i aromat. Jeśli jednak chcemy skorzystać z jego właściwości leczniczych, to najlepiej zrobić z niego nalewkę. W tym celu należy naciąć świeże liście czosnku niedźwiedziego i zalać je alkoholem. Po około 2-3 tygodniach należy odcedzić płyn i przelać go do ciemnej butelki. Tak przygotowany napar można skutecznie stosować jako środek na przeziębienie i grypę. Do czego również można zastosować czosnek niedźwiedzi? Niektórzy nazywają czosnek superkosmetykiem. Dzięki swojej wysokiej zawartości siarki, ta dzika roślina działa zbawiennie na skórę, włosy i paznokcie. Można go stosować zewnętrznie w formie okładów i maseczek, co pozwala skutecznie zwalczać trądzik, a także jest często używany w składzie kosmetyków. Zatem, drodzy Państwo, jest to roślina niezastąpiona w kuchni i w kosmetykach. Jednak podobnie jak z innymi ziołami, trzeba pamiętać, że czosnek niedźwiedzi należy stosować z umiarem. Nie należy przekraczać dziennej dawki i należy unikać jego spożycia przez osoby z chorobami przewodu pokarmowego, wątroby czy żółci. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji należy skonsultować się z lekarzem. Dziękuję za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo wiele ciekawych rzeczy na temat czosnku niedźwiedziego, jego prozdrowotnych właściwości i jak wiele zastosowań ma ta roślina w leczeniu różnych dolegliwości. Zachęcam do korzystania z niej w kuchni, jak również do eksperymentowania z kosmetykami na bazie czosnku niedźwiedziego. Zapraszam również na kolejne odcinki, w których przybliżę kolejne nieznane fakty na temat zdrowia i żywienia. Dziękuję raz jeszcze. Sandra Bujar.